Witam, dziś robimy syropek z sosny. Robiłem go już tydzień wcześniej. I naprawdę świetna sprawa, bo tam poczęstowałem, nie wiem, że tak powiem, znajomych, tam mieli dzieci chore. Naprawdę zajebiście. Na drugi dzień w zasadzie, na trzeci to już rewelacja. Dzieci normalnie przestały tam gardła boleć w ogóle, bo tu głównie chodzi właśnie o gardłowe sprawy, tam zapalenia różnego typu, nie wiem, tam w internecie piszę. Naprawdę warto. Kurka wodna, też się przekonałem na swoich dzieciach oczywiście. To było też tydzień wcześniej, tydzień temu. I polecam, naprawdę polecam. Świetna sprawa. Ja będę pukał, później ciachamy takie drobne kawałki, żeby w słoiczku fajnie się układało. Słoik pukam tylko dlatego, żeby tam była wilgoć, bo wtedy ten syrop lepiej wychodzi z tych pędów, z tego co zauważyłem. Jedna czwarta litrowego słoika pędów. I zasypujemy i tak do samej góry. Na samej górze już dajemy full cukru, tak żeby to przykryć ogółem te pędy cukrem. Wtedy jest zajebiście. Tak, delikatnie zakręcamy, żeby powietrze tam na pewno się dostawało, żeby była ta cyrkulacja. Po 2 dniach dociskamy do gniazdy, żeby ten syropek lepiej z tych pędów leciał. Tutaj mam na miodzie zrobiony ten syrop. No i jest taki bardziej, bym powiedział, rzadszy niż ten na cukrze, to na pewno. Cukier. Taki dekielek zrobię wyrzutą, żeby zlewać sobie ten syropek do słoiczków. Po lewej stronie mamy na miodzie, rzuci 6 w ogóle, a po prawej na cukrze. Ale z tego co czytałem, to tak jak mówię, no pędy są najważniejsze w tym wszystkim. A co miałem powiedzieć, tam słyszałem na YouTube, że to trzeba trzymać miesiąc, 2 tygodnie, czyli absolutnie. Ja w tym roku to robiłem 2 razy i 5 dni to trzymałem, 6 maksymalnie, bo za drugim razem jak trzymałem 7 dni tam w paru słoikach, to już nie wiem, coś tam u góry rosło, chuba, nie wiem, jak to nazwać, pleśń, nie wiem, kurka, w każdym razie zupełnie wystarczy 5, max 6 dni na parapecie, żeby ten syropek z tego wyszedł. Tak to wygląda u mnie po 7 dniach. Głównie z myślą o dzieciach moich przede wszystkim, wiadomo, że każdy myśli o swoich, no nie? Robię ten syrop, bo naprawdę się przekonałem, że mega ten syrop działa. Nie muszą zażywać jakichś, że tak powiem, dziadów z tych aptek i tego wszystkiego, tylko to sobie zażyją i se chodzą do przedszkola i jest super, naprawdę. Także warto naprawdę zrobić swoim pociechom taki syropek. Nic dosłownie to nie kosztuje, a jest to bez chemii, naturalne
i 100% gwarantuję Wam. Spróbujcie, naprawdę spróbujcie. Super sprawa. Dziękuję, pozdrawiam.